ostatnim okresie przed wprowadzeniem, w ostatnich dniach przed wprowadzeniem stanu wojennego zmieniałem miejsce zamieszkania. Kilkakrotnie. Oczywiście nie odnotowując tego nigdzie w wydziale lokalowym czy gdziekolwiek. W nocy, właśnie nad ranem po ogłoszeniu stanu wojennego zostałem ściągnięty karetką pogotowia do szpitala miejskiego w Gliwicach. Okazało się, że organizatorem ściągania niektórych działaczy Miejskiej Solidarności był Władysław Kostrzewski. Tam spotkaliśmy się właśnie u Władka Kostrzewskiego. Z wielu zakładów, dwóch kolegów, którzy z rana byli wzywani, mówię o lekarzach, o Krzysiu Rajpiercie i Krzysiu Rytwińskim, byli wzywani na bezpiekę, bo oni mieszkali w swoich mieszkaniach. Czekaliśmy na to, na ich przyjście z tego przesłuchania, żeby się zorientować, jak to, o co chodzi dokładnie, jeżeli chodzi o działania bezpieki. Wiedzieliśmy o tym, że część osób została internowana. Natomiast ani jeden, ani drugi nic istotnego na nie powiedział, bo przyszli tam, wiedzieli, że zakazano im w ogóle udzielania jakiejkolwiek informacji, w związku z czym nic nad nie powiedzą i poszli sobie chłopcy. Parę osób, które tam było, stwierdziło, że ponieważ nie ma możliwości realizacji tych założeń, które zostały przyjęte, bo na ostatnim posiedzeniu tej komisji międzyzakładowej przyjęliśmy, kiedy już właściwie prawie pewne było prowadzenie jakiegoś stanu wojennego, przyjęliśmy sposób kontaktowania się przez łączników, przez miejsce spotkań, a ponieważ to w ogóle nie wypaliło, okazało się, że to była dziecinada. W związku z powyższym kilka osób poszło do domu, doszli do wniosku, że nie bardzo wiedzą, co robić, natomiast ja z Tadkiem Drzazgowskim i jeszcze kilkoma ludźmi poszliśmy do hotelu, i to była niedziela, 13 grudnia, do hotelu asystenckiego, gdzie mieszkał jeden z kolegów właśnie naszych, i tam zaczęliśmy się zastanawiać, co robić. No, zaczęliśmy prostą działalność polegającą na drukowaniu dziecięcą drukarenką takich plakatów protestujących przeciwko stanowi wojennemu. Rozwiesiliśmy to na osiedlu w Gliwicach, w windach, i to była pierwsza akcja, a potem postanowiliśmy zająć się drukowaniem. Polegało to na tym, że ja, ponieważ Tadek Drzazgowski wcześniej właściwie w własnym zakresie zorganizował kilkanaście rys papieru i kilkanaście takich matryc do pisania. Miał też taką maszynę do pisania właśnie na tych matrycach. To wszystko wylądowało w mieszkaniu, czy maszyna i matryce wylądowały w mieszkaniu moich teściów obecnych. I tam ja pisałem teksty, Jadzia, moja żona, pisała na maszynie, znaczy na tych matrycach, a potem Tadka Żazdowskiego i kolegów ulokowałem w mieszkaniu mojej kuzynki, która z działalnością Solidarności nie miała nic wspólnego. Ja wraz z Jadzią zanosiliśmy te matryce do chłopców. Chłopcy tam na ramię, na powielaczu drukowali to. Potem pojawił się problem z kolportażem tych naszych ulotek.
Te ulotki, pierwsze ulotki, które przygotowałem, dotyczyły zbliżającej się rocznicy 17 grudnia, czyli rocznicy roku 70 wydarzeń na Wybrzeżu. Przypominające i nawiązujące do obecnego stanu wojennego. To była pierwsza ulotka, druga już była związana z akcją na kopalni Wujek.